My motocykliści to gadżeciarze i co za tym idzie, ciągle powstają jakieś nowinki techniczne. Urządzenie iRide od marki iLights, które mam właśnie w rękach, jest jedną z właśnie takich nowinek technicznych. W dzisiejszym odcinku zrobimy unboxing tego urządzenia, pokażemy co jest w środku i mniej więcej jak to działa. Marka zaczynała na Kickstarterze, zbierając na pierwsze urządzenie. Dzisiaj w rękach mam już urządzenie trzeciej generacji. Podstawowe urządzenie składa się z dwóch elementów, czyli z bazy oraz modułu optycznego, czyli wyświetlacza HUD Display. Jedno z drugim jest połączone na stałe kablem. Bateria urządzenia znajduje się w samej bazie. Oprócz tego w bazie oczywiście znajdziemy podłączenie do ładowania oraz podłączenie do słuchawek i mikrofonu. Dzięki temu, że w zestawie otrzymujemy dodatkowe przylepce do samego modułu wyświetlacza oraz przylepce do głównej bazy, nie musimy martwić się o tym, jeśli zmienimy kask i nie będziemy mieli tych elementów. Jeśli ktoś z Was śledzi nowinki techniczne i co za tym idzie tego typu urządzenia, na pewno zauważył, że większość z nich jest dość duża. To urządzenie jest naprawdę małe, mieści się w kasku bez żadnego problemu. Urządzenie w przeciwieństwie do interkomu montujemy z prawej strony, ponieważ utrzymujemy również do niego pilota, dzięki któremu nie musimy dotykać samego urządzenia. Oprócz tego możemy używać również komend głosowych. Najważniejszym elementem każdej elektroniki jest oczywiście instrukcja i w tym przypadku nie mogło jej zabraknąć. Dostajemy taką w języku angielskim, ale i również w języku polskim, więc nie musimy się martwić. Nie musimy, jeśli ktoś nie za bardzo zna język, aby połączyć urządzenie z naszym telefonem. I to niezależnie, czy używamy iPhone'a, czy używamy urządzenia na Androidzie, potrzebujemy w sumie dwóch aplikacji. Jedna z aplikacji jest to dedykowana aplikacja, która znajduje się już w naszym urządzeniu. W przypadku iOS-a jest to Apple CarPlay, w przypadku Androida jest to Android Auto. I właśnie urządzenie działa na dokładnie tej samej zasadzie, jak wyświetlacz w samochodzie. Na dzień dzisiejszy informacje, jakie możemy uzyskać z samego wyświetlacza, to przede wszystkim działająca nawigacja Google Play, odbieranie i odrzucanie rozmów. Czyli po prostu zobaczymy, kto do nas dzwoni i czy chcemy od tej osoby odebrać. Jak już wspomniałem, mamy też drugą aplikację, która nazywa się Captain Rider. Jest to aplikacja, dzięki której możemy ustawiać parametry tego urządzenia, takie jak jasność samego wyświetlacza, czy na przykład kolor wyświetlany przez bazę. Ponieważ koło, które znajduje się w tym miejscu, może świecić na kilka różnych kolorów, nie tylko jeden, i możemy to dobrać pod własny gust. Oprócz tego urządzenie, tak jak już wspomniałem wcześniej, ma zestaw audio. Po co on jest? Nie tylko do komend głosowych, jakby można pomyśleć, ale również do tego, że samego urządzenia możemy używać jak interkomu. I za pomocą samej aplikacji, która jest podłączona do internetu, możemy się łączyć z innymi użytkownikami. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nieważne jaką mamy odległość, nieważne czy jedziemy przez miasto i nieważne czy naszego kompana drogi zgubimy z oczu, połączenie nadal będzie i nadal będziemy mogli rozmawiać. Czy to urządzenie w ogóle ma sens? Znajdą się ludzie, którzy jak najbardziej się w nim odnajdą. W moim przypadku ja się ciągle zastanawiam, może się przekonam, może nie, ale o tym myślę, że porozmawiamy w przyszłości. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i przybliżył Wam choć trochę to urządzenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.